Witają Państwa Edward Durda i Łukasz Płóciennik. Zobaczmy na składy obu zespołów. Zespół warszawskiej Legii w bramce Radostin Stanew. Z numerem 5 Jacek Zieliński. Z numerem 4 Marek Jóźwiak. Z numerem 2 Siergiej Omeljańczuk. To był blok defensywny. 24 Łukasz Surma debiutuje w warszawskiej Legii. Z numerem 3 Wojciech Szala. Z numerem 11 Tomasz Kiełbowicz. Z 7 Adam Majewski. Z numerem 14 Aleksander Wukowicz. I w ataku Cezary Kucharski z numerem 8 i Stanko Świetlica z 9. Trenerem oczywiście Dragomir Okuka, a w rezerwie pozostają Borut, Zaganiacz, Siadaczka, Caganowski, Dudek, Magiera i Businic. I piłkarze gospodarzy w bramce Waldemar Piątek, z numerem 18 Artur Kościuk, numer 2 Mirosław Siara, z 3 Rafał Lasocki, 19 to Mirosław Budka, 25 Piotr Stokowiec, numer 20 Przemysław Cichoń, 22 Jarosław Popiela, z numerem 7 zagra Arkadiusz Bilski, numer 10 Tomasz Żelazowski i z 11 Wojciech Małocha. Prowadzi zespół Krzeostrowiec od wiosny tego roku Janusz Batugowski. No a rezerwowymi piłkarzami na to spotkanie są bramkarz Dymanowski, ponadto Szmuc, Pietrasiak, Kalita, Sokołowski, Zajączkowski i Grębowski. Już za chwilę sędzia Tomasz Mikulski, lekarz z Lublina, rozpocznie to spotkanie. Asystują mu Konrad Capela i Piotr Sadczuk. Ogromne zainteresowanie tym spotkaniem, jak mówiliśmy, na długo przed tym meczem nie było już biletów w kasach, ale na szczęście dla kibiców w Ostrowcu działacze otworzyli nową trybunę, zakończyli remont, więc tam również kilka tysięcy osób mogło się pomieścić. Ponad 12 tysięcy kibiców łącznie zasiadło na trybunach stadionu w Ostrowcu. Pamiętajmy, że 3 dni wcześniej piłkarze Krzo grali w Pucharze Polski, podobnie jak Legia. Krzo grało z zespołem ze stolicy, ale Polonią Warszawa. Piłkarze Krzo wygrali 2-1 po bramkach Szmuca i Pietrasiaka. I z tamtego składu środowego został tylko jeden piłkarz, Siara. Pozostali zawodnicy to byli ci, którzy mieli pokazać się z dobrej strony przed trenerem Batugowskim. Są pewne pryncypia w klubie, najważniejsze są występy ligowe. Tutaj Krzo spisuje się całkiem dobrze. Legia natomiast grała z Okęciem Warszawa. Nominalnie ten mecz miał być rozegrany na stadionie Okęcia, ale oba kluby doszły do porozumienia i odbył się na Łazienkowskiej. Legioniści dosyć łatwo pokonali oczywiście trzecioligowców po bramkach Jachali, Saganowskiego i Majewskiego. Wspominałeś o debiucie Łukasza Surmy w lidze, natomiast w zespole Legii zadebiutował właśnie w meczu pucharowym, podobnie jak drugi ściągnięty ostatnio gracz Marek Saganowski, który zdobył zresztą bramkę 2 minuty po wejściu na boisko, a więc udane zdaje się transfery nowych piłkarzy Legii, no i liczymy, że to będzie także owocowało dobrą grą w europejskich pucharach. Jak widzimy, padający deszcz na początku tego spotkania i rozgrzewający się bramkarz Piątek. Warto wrócić do tego transferu Łukasza Surmy. Łukasz Surma już głośno mówił o tym, że do warszawskiej Legii miał przyjść tuż po zakończeniu ubiegłego sezonu. Natychmiast praktycznie po zakończeniu sezonu miał być transferowany. Jednak ten okres jego przejścia przedłużał się i dopiero kilkanaście dni temu oba kluby, czyli i Ruch Chorzów, i Legia Warszawa, dogadały się. No i Łukasz Surma będzie pomagał Legii nie tylko w rozgrywkach ligowych, ale także w walce o europejskie puchary. Za chwilę z autu rozpoczną grę zawodnicy z Ostrowca Świętokrzyskiego. Na naszych ekranach z numerem 20 Przemysław Cichoń, a warto zwrócić uwagę na bramkarza zespołu z Ostrowca Świętokrzyskiego, Waldemar Piątek. Tym zawodnikiem zainteresowanych jest wiele klubów, między innymi bardzo chciałby w swoich szeregach mieć tego piłkarza Franciszek Smuda, obecny trener łódzkiego Widzewa. Ponoć ten zawodnik miał już trafić do Widzewa dużo, dużo wcześniej. Widzew stara się o niego od stycznia, ale transfer ma być dokonany dopiero po zakończeniu rundy jesiennej. Atakują piłkarze Krzo, jednak piłka trafia w obrońców warszawskiej Legii. Jeszcze nie koniec akcji, dopiero teraz Majewski wybił piłkę, ale futbolówka znów w posiadaniu zawodników w pomarańczowo-czarnych strojach. Mówiłeś o Waldemarze Piątku. Wiadomo, że tuż przed rozpoczęciem rozgrywek zespół Krzo oddał Pawła Kapsę do zespołu Wisły Płock. W trybie awaryjnym niejako ściągnięto byłego bramkarza tej drużyny, ostatnio zawodnika Stali Stalowa Wola, Tomasza Dymanowskiego. On właśnie bronił
w meczu Pucharu Polski z Polonią. Spisał się nieźle, no ale na pewno ubytek piątka to byłaby jednak spora strata dla klubu z Ostrowca Świętokrzyskiego. Na razie jednak piątek pozostaje w tym zespole, a jak mówiliśmy, drużyna Krzo przez wielu skazywana na tylko walkę o utrzymanie, jak na razie w środku tabeli prezentuje się całkiem dobrze. No i jak mówiliśmy, na swoim stadionie od pół roku ten zespół nie zaznał goryczy porażki. Legia oczywiście to zespół z bardzo wysokiej półki, tyle tylko, że gospodarze mają świadomość faktu, iż Legię czeka w czwartek mecz w Pucharze UEFA. No i będzie Legia starała się tutaj jak najniższym nakładem sił być może sięgnąć po trzy punkty. Ale jak będzie się układał ten mecz, zobaczymy. Na razie Vukovic, już piłka trafia do Świetlicy. Jeszcze wycofanie do Surmy i włączył się do akcji z kolei Majewski. Świetlica podążył już na pole karne. Spokojnie zawodnicy warszawskiej Legii, którzy przejęli inicjatywę. Surma jeszcze raz do przodu. Tam było ostre wejście zawodnika zespołu gospodarzy. Sędzia jednak nie zareagował. No i teraz to uderzenie w bezpiecznej odległości mija jednak bramkę bronioną przez Piątka na stadionie w Ostrowcu. W piątej minucie meczu Legia remisuje z zespołem gospodarzy 0-0. Waldemar Piątek niejednokrotnie przyczynił się do uratowania wyniku korzystnego dla zespołu z Ostrowca Świętokrzyskiego. Ostatnim przykładem mecz właśnie na tym stadionie z Zagłębiem Lubin, gdzie bohaterem krzyknięto niewątpliwie właśnie Waldemara Piątka. Tym razem przed chwilą interwencja Radostina Stanewa, ale warto wspomnieć, że bramkarz warszawskiej Legii był dokładnie asekurowany przez Jacka Zielińskiego. Do Legii miano sporo pretensji o niezbyt skuteczną grę. Pierwsze trzy mecze legioniści kończyli remisami. Jako jedyni dali możliwość zdobycia do tej pory punktu szczecińskiej Pogoni, która zamyka tabelę, ale później dwa spotkania zakończone zwycięstwami na wyjeździe w Zabrzu, 3-2 z Górnikiem i 3-2 także w niezwykle ważnym, prestiżowym meczu z Wisłą Kraków. To spowodowało, że Legia wyraźnie poprawiła swoją sytuację w tabeli. Poprawiły się także nastroje wśród piłkarzy po tym wyeliminowaniu przez Barcelonę, kiedy nie udało się strzelić zespołowi z Katalonii choćby jednej bramki w dwóch meczu. Dziś trudne warunki do gry i Legia od początku jednak jest stroną dyktującą warunki. Świetlica w ostatniej chwili ofiarnie blokował to uderzenie Stokowiec. Stokowiec wrócił do zespołu z Ostrowca Świętokrzyskiego niechciany przez duet trenerski z Grodziska Wielkopolskiego, przez duet trenerski Kaczmarek Kostrzewa. Stokowiec opuścił zespół z Ostrowca mniej więcej 2 lata temu w niezbyt miłych okolicznościach, troszeczkę pokłócił się z tym klubem, udał się wtedy do Śląska Wrocław, tam jednak zbyt długo nie pograł, został transferowany do Grodziska Wielkopolskiego, później jeszcze miał wojaże między innymi po klubach duńskiej ekstraklasy, wrócił do Grodziska, przepracował okres przygotowawczy z drużyną z Wielkopolski, jednak nie zyskał uznania w oczach trenerów. No i pomocną dłoń wyciągnął jego stary znajomy Janusz Batukowski, który nie dość, że zaangażował go do zespołu, to także mianował go swoim asystentem. Zespół Krzo po tej wygranej z Polonią Warszawa na pewno w bardzo dobrych nastrojach. Okazało się, że Janusz Batukowski ma długą ławkę. Ci gracze, którzy stanowią jakby odwody pierwszej drużyny, pokazali naprawdę dobrą dyspozycję, wygrali z było nie było także naszym reprezentantem w europejskich pucharach, drużyną czarnych koszul. No i myślę, że Ostrowianie nabrali apetytu na to, by troszeczkę zamieszać w czołówce tabeli. Oczywiście niezwykle ważnym egzaminem jest właśnie ta dzisiejsza konfrontacja. Przypomnę, że do zespołu Krzo przybyli w ostatnim czasie Budka, Kalita, Kościuk, Szmuc i Zajączkowski. Odeszli natomiast z drużyny Pikuta Dąbrowski, Kaczorowski, Wyciszkiewicz, Cetnarowicz. Okazało się jednak, że dobrą rękę do transferów ma trener Batukowski. No i Krzo, które po barażach utrzymało się w Ekstraklasie, teraz liczy na coś więcej. Ale zobaczmy na tę sytuację. Vukovic tam próbował przejąć piłkę. Już dogranie do Świetlicy. Pada zawodnik Legii. Spojrzał piłkarz Krzo, czy nie ma reakcji sędziego. Pozwala grać arbiter Kościuk. Już wyekspedywał piłkę w okolice środka boiska. Tu jednak dobrze ustawieni legioniści. Majewski do Zielińskiego. Ciekawi jesteśmy bardzo występu Legii przeciw holenderskiemu Utrechtowi. Przypomnijmy, nigdy w historii jeszcze rozgrywek
w europejskich pucharach polskiej drużynie nie udało się wyeliminować zespołu z Holandii. No ale Utrecht to nie taki potentat jak Feyenoord, Ajax czy PSV Eindhoven. Jest zatem nadzieja na to, że Legia, jeśli wzniesie się na wyżyny swoich umiejętności, będzie w stanie skutecznie powalczyć. Zresztą we wcześniejszej rundzie legioniści pokazali także w meczu z Wardarem Skopje, że potrafią grać skutecznie. Troszeczkę przestraszyli się Barcelony. Mamy nadzieję, że nie będzie powtórki tego w rywalizacji z Utrechtem. Warto dodać, że w ubiegłym sezonie zespół warszawskiej Polonii mierzył się z zespołem z Holandii. Przeciwnikiem Polonii w pucharze UEFA był zespół Twente Enschede. No i Polonia nie zdołała wyeliminować tego zespołu, chociaż również ten zespół nie był mocno znany, nie był utytułowany, ale jednak poloniści nie dali rady. Tymczasem atakują zawodnicy warszawskiej Legii, jednak dzielnie bronią się piłkarze z Ostrowca. To Popiela piłka wyszła poza boisko i za chwilę z własnej bramki rozpocznie Waldemar Piątek. 9 minut tego spotkania już za nami. Wciąż nad Ostrowcem opady atmosferyczne, no i wciąż nie ma bramek. No a warto dodać, że takie śliskie, mokre boisko powoduje wiele przypadkowości. No i tutaj każdy wynik w tych warunkach jest możliwy. Z własnej bramki Piątek daleko wybija na środek boiska. Futbolówka wraca na połowę Ostrowca Świętokrzyskiego i już atakują piłkarze warszawskiej Legii. No cóż z tego, kiedy piłka wychodzi pod, na aut. Z autu szybko Waldemar Aleksandr Wukowicz. Jeszcze Legia, no ale tym razem faulowany Wukowicz przez zawodnika Krzo. Tak to grający z numerem 25 Piotr Stokowiec. No i za chwilę zespół z Łazienkowskiej wznowi grę z rzutu wolnego. Przypomnijmy, że Krzo przegrało na inaugurację nowego sezonu z Lechem w Poznaniu 2-0. Później piłkarze z Ostrowca pokonali u siebie Szczakowiankę, zremisowali w Chorzowie, wygrali z Zagłębiem Lubin. Ostatnio natomiast nie sprostali dyskoboli, ulegając tej drużynie w meczu wyjazdowym. Miał nie występować w tym spotkaniu oglądany z numerem 9 na białej koszulce Stanko Svitlica. Mówiło się o jego urazie. Do ostatniej chwili niepewny był jego udział w tym spotkaniu. Ostatecznie pojawił się na boisku, no ale zobaczymy, jaką będzie prezentował dyspozycję. Na razie jest bardzo aktywny. Nie doszła piłka do Kucharskiego. Natychmiast ruszyli zawodnicy, gospodarzy. Był Żelazowski. Piłka teraz przechodzi do Budki. No i śliska murawa. Potknął się w tej sytuacji napastnik gospodarzy, a była świetna szansa. Nie mogą odżałować kibice miejscowej drużyny tej szansy. Zobaczmy jeszcze raz. Poślizgnął się na tej murawie. No prawdopodobnie zawodnicy będą musieli dopasować wkręty w przerwie odpowiadające warunkom tej murawy. Tymczasem przy piłce zawodnicy warszawskiej Legii. Na pewno Legii takie kontrataki grają na ambicji. Legia będzie chciała pokazać, że ona też potrafi grać w piłkę. Teraz pada tuż przed polem karnym Wukowicz. Sędzia jednak nie dopatrzył się tam żadnego przewinienia. No i chyba miał rację. Tymczasem szansa przed drużyną z Ostrowca Świętokrzyskiego. Nie zdołał opanować piłki Jarosław Popiela. No i za chwilę z autu wznowią grę legioniści. Popiela, który pochodzi z Tarnowa, grał i w zespole Orlenu Płock, później w Krzo. Wrócił do Płocka, teraz ponownie występuje w zespole Krzo Ostrowiec, a więc zmienia na przemian te dwa kluby. Teraz być może dłużej potrwa jego przygoda z ostrowieckim klubem. Tutaj Siara interweniował, doświadczony obrońca, który przez pewien czas występował w Amice Wronki. No i gospodarze próbują zawiązać akcję ofensywną. Stokowiec ambitnie, dwóch rywali przy nim, Szala i Wukowicz, pozbawili go piłki i już Łukasz Surma, Omeliańczuk, Majewski, już akcja na połowie zespołu gospodarzy. Świetlica odegrał do Majewskiego. Rozejrzał się Majewski, do kogo ewentualnie zagrać, przeszkadza mu nieco Budka. Budka to ciekawy piłkarz, grał w Krzo Ostrowiec po pierwszym awansie tej drużyny do Ekstraklasy, później jednak przeniósł się do Opoczna. On także grał w Orlenie Płock, no i teraz znów zjawił się w klubie z Ostrowca, ściągnięty tu przez trenera Batugowskiego. Autu Kiełbowicz, również
bogata kariera piłkarska tego młodego zawodnika. I Częstochowa, i Widzew, i Polonia Warszawa, teraz warszawska Legia. Szansa przed drużyną z Warszawy, zbyt mocno wypuszczona piłka do szali. Ten zdążył jednak opanować, nie jednak gwizdek sędziego, futbolówka opuściła linię końcową boiska i za chwilę z własnej bramki rozpocznie Waldemar Piątek. No ale Legia pokazuje, że jest zespołem dużo bardziej doświadczonym, te akcje są bardziej przemyślane. Gdyby szali udało dobiec się do tej piłki, na pewno byłoby już 1-0. Jeden z najładniejszych w tej chwili obiektów piłkarskich w naszym kraju zafundował sobie Ostrowiec. Wspaniałe warunki do oglądania spotkań, typowo piłkarskie boisko. No i teraz brakuje tylko, by zespół grał na miarę oczekiwań kibiców. Rzeczywiście bardzo ciekawa drużyna. Podobnie, a propos tego stadionu, to przykład dla wielu klubów pierwszo- i drugoligowych w Polsce. Zespół z Ostrowca Świętokrzyskiego wziął niskooprocentowaną pożyczkę z UEFA. Część rat, część tego długu została natychmiast umorzona. No i przez to jest taki, a nie inny obiekt, który na pewno będzie służył przez długie lata. Już tutaj w najbliższym czasie zaplanowany jest mecz towarzyskiej reprezentacji Polski z Nową Zelandią. A więc ten stadion nie dość, że cieszy oko kibica, to jeszcze będzie na siebie zarabiał. Kucharski. A tu jeszcze raz sytuacja, kiedy walczyli o piłkę Budka z Zielińskim. Wraca Piotr Stokowiec, pilnujący tej akcji Wukowicia. Wukowicz oderwał się teraz od rywala. Wymiana piłki z Kucharskim. No ale tu już Kościuk, Siara i Żelazowski. Żelazowski rozpędza się. To Cichoń. Żelazowski czekał na piłkę, nie udało się. Marek Jóźwiak i Łukasz Surma. Dzielnie bronią się obrońcy, a to jeszcze raz sytuacja sprzed kilku chwil. Było naprawdę groźnie, ale futbolówki nie opanował ani Żelazowski, ani później Mołocha. Tymczasem Lasocki, można powiedzieć, że motor napędowy zespołu z Ostrowca Świętokrzyskiego, zatrzymany jednak przez obrońców z Warszawy. Nie koniec akcji Ostrowca, wywalczył piłkę tylko na chwilę Stokowiec. Jeszcze zawodnicy z Ostrowca Świętokrzyskiego, Cichoń do Lasockiego. Lasocki w narożniku pola karnego musi wycofać piłkę do tyłu. No i górą tutaj Wukowicz, Legia. Świetliza do Majewskiego. Wojciech Szala i już narożnik pola karnego. Szala, przekazanie na pole karne. Tym razem udało się zażegnać niebezpieczeństwo. Numerem drugim właśnie Mirosław Siara, były zawodnik Amiki Wronki. No a to Wojciech Małocha, także jak wspominałeś, znany dobrze z piłkarskich stadionów, pada w polu karnym, nic nie było. Niezadowolenie kibiców, no ale trudno się dziwić w takich sytuacjach. Sędzia Mikulski miał całkowicie rację z tej powtórki, bo widać, że faktycznie nie było tam żadnego przewinienia zawodnika warszawskiej Legii. Tymczasem Kucharski. Surma. Jeszcze raz do kapitana Legionistów, ponownie Łukasz Surma. Łukasz Surma powiedział, że zamierza szybko wywalczyć sobie miejsce w podstawowym składzie Legii, no i docenia go jak na razie po tych pierwszych treningach Dragomir Opucha. Sam Łukasz mówił, że był bardzo zmęczony, ledwie chodził po kilku pierwszych dniach zajęć, no ale wygląda na to, że dochodzi już do siebie. Dostrzegł to coach warszawskiej drużyny i w tej chwili właśnie jego obdarzył kredytem zaufania. Na razie musi czekać na swoją szansę, natomiast Marek Saganowski, który jak mówiliśmy znakomicie spisał się w Pucharze Polski, strzelając bramkę 2 minuty po wejściu na boisko w drugiej połowie, ale dziś jak na razie postawił na bardziej doświadczonych, ogranych w Legii piłkarzy Dragomir Opucha. Piłkarze Krzo, kolejna szansa na bramkę dla tej drużyny. Wojciech Małocha, jest Żelazowski, Żelazowski ma niezwykły dar zrobienia, oddania strzału z każdej sytuacji. Właśnie przykładem ta akcja. Zobaczmy jeszcze raz. Małocha wyskoczył najwyżej. Żelazowski, pomimo tego, że miał przy sobie Omeljanczuka, zdołał się obrócić, no i w jakiś sposób zaskoczyć Radostina Stanewa.
Teraz przy piłce podopieczni Dragomira Okuki, Szala, Majewski. Majewski już na stałe wkomponował się w skład warszawskiej Legii. Przybył tutaj z zespołu zdegradowanego wówczas Lecha Poznań. No i od tamtego czasu stał się podstawowym zawodnikiem drużyny z Łazienkowskiej. Zagranie właśnie do Adama Majewskiego. Jeszcze raz futbolówka trafia do Majewskiego po zagraniu Szali. Tam jednak faulowany przez obrońców Zostrowca Świętokrzyskiego, faulowany przez Stokowca. Swego czasu Stokowiec, grając w Śląsku Wrocław, łapał wiele, wiele żółtych i czerwonych kartek. Było to jego bolączką, jednak w jednym z wywiadów stwierdził, że po prostu, że koniec, że musi się opanować na boisku, gdyż w pewnym momencie było tak, że więcej czasu siedział na ławce rezerwowych niż uczestniczył w grze swojego zespołu. To właśnie przy piłce Stokowiec. Do przodu. Faulował Marek Jóźwiak, Wojciecha Małochę. Wspominałeś, że Wojciech Małocha zaliczył wiele klubów. Miał również rozstać się z Krzo Ostrowiec po zakończeniu tamtego sezonu. Walczył o niego klub izraelski, jednak Ostrowiec nie mógł dogadać się z tamtym klubem. Również miał wrócić do Widzewa, no ale jednak w ostatniej chwili zrezygnowano z jego usług. Arkadiusz Bilski będzie zagrywał piłkę w pole karne. Czterech graczy ostrowskiej drużyny w obrębie szesnastki. Odbita piłka jeszcze Wukowicz, teraz walczący ze Stokowcem. W zeszłym sezonie, mimo że obie drużyny grają w Ekstraklasie, nie przyszło im się spotkać ze sobą. Pamiętamy wówczas podział na dwie grupy. Natomiast grały te drużyny ze sobą w sezonie 97-98. To był wówczas premierowy sezon zespołu Krzo w Ekstraklasie. Zresztą tylko przez jeden rok występowali wówczas w najwyższej klasie rozgrywkowej piłkarze Krzo Ostrowiec. W Warszawie Krzo przegrało z Legią 3-1. Również na stadionie w Ostrowcu nie sprostali piłkarze Krzo Legii, ulegając 0-1. Przed chwilą strzał Omel Jańczuka. Mocne uderzenie, ale piłka jeszcze w ostatniej chwili odbiła się od nóg Artura Kościuka. Wiemy, że Omel Jańczuk potrafi świetnie uderzać. Artur Kościuk to jeden z bardziej utalentowanych obrońców młodego pokolenia. Ostatnio występujący w drużynie z Wodzisławia, wcześniej w Polonii Warszawa, w łódzkim klubie sportowym w Aluminium Konin. Również zwiedził kawał świata, jednak teraz można powiedzieć walczą o niego kluby pierwszoligowe. A Omel Jańczuk w tym sezonie już między innymi doświadczył bramkarza dyskoboli, rodzic Wielkopolski, uderzając znakomicie tuż przed zakończeniem spotkania, ratując wówczas na inaugurację jeden punkt dla legionistów. Później Legia zremisowała z Amiką we Wronkach, zremisowała również z Pogonią Szczecin, następnie pokonała Górnika Zabrze i Wisłę, a więc legioniści na fali wznoszącej. No i to, o czym mówiliśmy, 25 spotkań bez porażki. Stokowiec, spokojnie Marek Jóźwiak. Duże doświadczenie tego zawodnika przydaje się w grze defensywy Legii. Choć z drugiej strony kierownictwo warszawskiego klubu powiedziało, że jeśli Legia nie awansuje do Ligi Mistrzów, to liczy na to, że przynajmniej do trzeciej rundy Pucharu UEFA zdoła zawędrować klub z Warszawy. Zobaczymy, czy tak się stanie. Już pierwszy rywal, bardzo trudny, niewygodny, ale na pewno do pokonania. Z rzutu wolnego Kościuk. Jednak nie zrozumieli się piłkarze z Ostrowca Świętokrzyskiego i piłka bezpańsko opuściła plac gry. 22 minuty tego spotkania już poza nami. No i w tym ulewnym deszczu póki co w Ostrowcu kibice nie doczekali się bramek. Z własnej bramki Radostin Stanew. Tempo pierwszych minut było bardzo wysokie. Teraz nieco zwolnili gracze obu drużyn. To nie znaczy, że lada chwila nie możemy znów spodziewać się szybkich akcji z jednej i z drugiej strony. Nie udało się natomiast zaskoczyć rywala w początkowej fazie meczu. No i teraz trzeba już pogłówkować troszeczkę, jak tutaj skutecznie rozegrać akcję. Siara do Majewskiego, jednak trafiła piłka. Nie udało się wygarnąć jej zawodnikowi z Ostrowca. A tutaj Łukasz Surma, Wukowicz do tyłu. Jeszcze raz Surma do Majewskiego. Świtlica czai się w polu karnym. Nie dotarła piłka. Tym razem do Kucharskiego przejął ją Bilski. I gospodarze Żelazowski do tyłu do Mirosława Siary. To przepraszam, Cichoń
który znalazł się po tej stronie. Stokowiec. Stokowiec utrzymał się przy piłce. Jeszcze atakują zawodnicy gospodarzy. Cichoń. Jeżeli nie da się dołem, to górą. Tak kombinują zawodnicy z Ostrowca Świętokrzyskiego. Jeszcze Lasocki. No ale wprost pod nogi Omeliańczuka. A więc szansa dla drużyny z Warszawy. Omeliańczuk. Dzielnie bronią się zawodnicy z Ostrowca Świętokrzyskiego i znów trzeba zacząć wszystko niemalże od własnej bramki. Kościuk. Budka. Futbolówka trafia ponownie do Kościuka, a ten pod nogi Waldemara Piątka. Wzmocnioną defensywą gra zespół Krzeostrowiec. No ale wiadomo, że z tak trudnym przeciwnikiem nie ma innego wyjścia. Widzę na trybunach, kibice Ostrowca domagają się kartki dla zawodników warszawskiej Legii za faul na Arkadiuszu Bilskim. Tymczasem atakują piłkarze z Ostrowca, przejęli piłkę legioniści, Kucharski na lewą stronę, tutaj jest Kiełbowicz. To środkowanie w pole karne i piłka grzęśnie w rękach Waldemara Piątka. Piątek natychmiast wybija piłkę poza boisko. Jeden z zawodników z Ostrowca leży na murawie boiska. My widzieliśmy jeszcze raz to wrzucenie piłki i pewną, spokojną interwencję 23-letniego bramkarza zespołu gospodarzy, który został ściągnięty w roku ubiegłym z Wisłoki Dębica do klubu z Ostrowca. Wielkie są ambicje włodarzy tego klubu. No i będziemy z uwagą przyglądali się występom drużyny Krzeostrowiec. Wspominałem, w 1997 roku po raz pierwszy udało się awansować do Ekstraklasy tylko na rok. Później spadek do drugiej ligi, kolejno czwarte, 12 miejsce. Wydawało się, że zespół będzie zagrożony nawet degradacją do niższej klasy rozgrywkowej. Tymczasem sezon 2000-2001 przyniósł przełom. Zespół zaczął grać skutecznie, zdobywać sporo bramek. No i ostatecznie zajął drugie miejsce. Na zapleczu Ekstraklasy znalazł się ponownie w pierwszej lidze i po barażach po raz pierwszy obronił pozycję w piłkarskiej elicie. Pamiętamy, te baraże toczyli piłkarze Krzeostrowiec z Górnikiem Łęczna. Trudne dwa mecze, ale ostatecznie podopieczni Janusza Batugowskiego spisali się bardzo dobrze. No i na całe szczęście dla tego regionu, bo widać, że jest tutaj zapotrzebowanie na pierwszą ligę, a w początku sezonu niemalże na każdym meczu komplety publiczności. No to na pewno powoduje dodatkową ambicję u piłkarzy, że warto po prostu grać tutaj. Jest dla kogo? Z autu legioniści Szalado Majewskiego. Futbolówka trafia pod nogi Szalin, ale całkowicie nie wyszło to zagranie panu Wojtkowi. 27 minuta spotkania. Dla Legii to ostatni sprawdzian przed meczem Pucharu UEFA z holenderskim Utrechtem. Jaką dyspozycję zaprezentują piłkarze Legii właśnie w tym meczu pucharowym? To bardzo istotna kwestia dla wszystkich sympatyków tej drużyny. Teraz piłkarze Krzeo bronią się przed polem karnym. Kościuk wybił piłkę. Tu przejmuje ją Łukasz Surma. Łukasz Surma naciskany przez Bilskiego. Dał sobie jednak radę. Chwalono Łukasza Surmę i Marka Saganowskiego za te premierowe występy w Pucharze Polski. Ale rywal był jednak rzeczywiście trochę innej kategorii. Trzecioligowe Okęcie. Tu już poprzeczka została zawieszona zdecydowanie wyżej. Łukasz Surma jeszcze raz. Ta scysja, tutaj Bilski pociągnął wyraźnie za koszulkę swojego przeciwnika. No i przy akompaniamencie gwizdów legioniści wznawiają grę. Kucharski do Wukowicza. Surma ambitnie. Bilski pada, zawodnik gospodarzy. I tym razem sędzia dyktuje rzut wolny dla zespołu gospodarzy. Bardzo czujny sędzia Tomasz Mikulski z Lublina. Wyłapuje niemalże każde przewinienie zawodników. No to należy pochwalić. Tymczasem z rzutu wolnego rozpoczną gospodarze. Artur Kościuk już ustawił futbolówkę. Teraz zagrana daleko pod pole karne zespołu z Warszawy. No ale dzielnie spisuje się obrona Legii. Tymczasem wciąż atakują gospodarze. Zagranie do Żelazowskiego, jednego z najlepszych strzelców drużyny z Ostrowca w ostatnich latach. Żelazowski
ten filigranowy, utalentowany napastnik jednak tym razem źle dośrodkował. Piłka wyszła poza boisko. No i za chwilę z autu wznowią grę zawodnicy trenera Batugowskiego. Jeden z poprzednich trenerów już zrezygnował z usług Żelazowskiego, oddał tego zawodnika do Korony Kielce. Mówiło się, że nie ma przed nim przyszłości. Teraz jednak znów Żelazowski prezentuje dobrą dyspozycję, no i znów jest ważnym ogniwem w zespole Przeostrowiec. Majewski teraz ładne podanie, szarżuje tam środkiem Świetlica i Bukowicz właśnie przejmował piłkę, no ale skończyło się na strachu dla miejscowych. No a teraz moment zdenerwowania w szeregach sympatyków Legii. Jacek Zieliński odpuścił tę piłkę. Na szczęście był tam Radosław Stanew. Na szczęście dla zespołu ze stolicy Wojciech Szala, Marek Jóźwiak i Zieliński ma z boku Omeliańczuka. Bardzo wysoka forma Jacka Zielińskiego. Pamiętamy jego perturbacje zdrowotne. Teraz już wszystko jest w porządku. Jacek Zieliński ma ambicje gry także w zespole narodowym. Zresztą Zbigniew Boniek uważnie przygląda się jego występom. Majewski do Łukasza Surmy. Surma do Majewskiego. Majewski miał dużo miejsca, jednak zbyt długo zwlekał. Tam znalazł się Stokowiec. Nie koniec tej akcji, no ale teraz nie zdołał tego dośrodkowania zamknąć Stanko Świetlica. Wciąż bez bramek. Dwa kwadranse gry już poza nami. A to Cezary Kucharski, kapitan zespołu warszawskiej Legii. No i z własnej bramki po raz kolejny Waldemar Piątek. Kibice mimo tego padającego deszczu wciąż śpiewają, wciąż krzyczą. Być może doping ich dodatkowo rozgrzewa. Teraz faulowany legionista przez Wojciecha Małochę. No i z rzutu wolnego zawodnicy warszawskiej Legii. Stawi piłkę Marek Jóźwiak, jednak to nie on będzie egzekutorem tego stałego fragmentu gry. Jeszcze chwila zastanowienia. Długie zagranie pod pole karne zespołu z Ostrowca Świętokrzyskiego. Szala nie zdołał dojść do piłki. Kucharski. No i znów gra przerwana i za chwilę z rzutu wolnego piłkarze z Ostrowca. Ale momentalnie przyniosła się akcja na połowę Legii. Stokowiec wraca, Bukowicz. No i gwizdek sędziego oczywiście i jeszcze dodatkowo będzie kartka. Tak jest, Bukowicz za to przewinienie jak najbardziej słusznie został ukarany przez sędziego. Tylko że muszą uważać przy każdym faulu, przy takich warunkach boiska, każdy faul może kończyć się ciężką kontuzją. Na pewno nie byłoby to potrzebne. No i za chwilę z rzutu wolnego podopieczni trenera Batugowskiego. Trener Batugowski, gdy objął drużynę, zdołał znaleźć złoty środek na ten zespół. Zespół z Ostrowca Świętokrzyskiego wcześniej jakoś nie zdołał się zgrać. Tym razem widać, że jest to doskonale zgrany zespół, który tworzy jedność. Żelazowski, potężne uderzenie. Niewiele brakowało, a byłoby 1-0. Musiał interweniować. Teraz zobaczymy na powtórce, czy też minął się z piłką Radostin Stanew po potężnym uderzeniu Tomasza Żelazowskiego. Zobaczmy jeszcze raz, chociaż duży kąt, potężne uderzenie. Minął się z piłką Stanew, no ale był zbyt duży kąt i piłka nie zdołała ugrzęznąć w siatce bramki. 13 minut pozostało do zakończenia pierwszej połowy. Legia utrzymuje remisowy wynik w meczu z Krzo, ale po ostatnich dwóch zwycięstwach z Górnikiem Zabrze na wyjeździe i Wisłą apetyty warszawskich kibiców są znów bardzo duże. Liczą fani zespołu z Łazienkowskiej, że Legia niebawem znajdzie się, jeśli nie na pozycji lidera, to w pierwszej trójce tabeli, by kontrolować sytuację i w odpowiednim momencie, tak jak było to w minionym sezonie, odskoczyć rywalom. Szala. Pociągany był tam za koszulkę przez Budkę i będzie rzut wolny dla piłkarzy ze stolicy. Adam Majewski szykuje się do wykonania tego rzutu wolnego. Są Świetlica, Kucharski, Bukowicz przed polem karnym. Tu jednak dobra interwencja przed momentem Kościuka. Jeszcze
jest szala. Oddali teraz nieco pole gospodarza, ale czyhają tylko, by przejąć piłkę i popędzić w kierunku bramki Stanewa. Surma do Świtlicy. Tutaj Wukowicz, jeszcze Świtlica i Omeljańczuk. On podsumował tę akcję Regionistów. Ciężko było tam dojść do pozycji strzeleckiej w okolicach pola karnego. Omeljańczuk zdecydował się na próbę zaskoczenia strzałem z dystansu bramkarza Piątka, licząc na to, że ewentualnie nie utrzyma on piłki w dłoniach, jeśli piłka leciałaby w światło bramki. No ale tym razem zabrakło nieco precyzji w tym uderzeniu. Przed szansą zawodnicy z Ostrowca nie zdążył jednak dogonić piłki Cichoń. Futbolówka wyszła poza boisko, wybita przez obronę warszawskiej Legii. No i za chwilę z autu gospodarze. Krzo. Stokowiec. Wódki do Stokowca. Ci dwaj zawodnicy pełnią ważne role w środku linii pomocy zespołu gospodarzy. Wódka, który, jak mówiliśmy, po wyjeździe z Ostrowca nie zrobił wielkiej kariery w innych klubach. Tutaj zdobywał swoje pierwsze bramki w Ekstraklasie. Wojciech Szala pokazuje Lasocki, by była asekuracja w linii obrony. No ale nie najlepiej było to jednak wszystko ustawione i teraz dopiero moment oddechu dla obrony gospodarzy. Zobaczmy jeszcze raz. Świtlica i tutaj Kucharski sprawił duże problemy Piątkowi, tyle, że miał szczęście bramkarz Krzo, iż piłka powędrowała niemal w sam środek bramki. Obrona w takim meczu, obrona Krzo w takim meczu przeciwko warszawskiej Legii musi być na każdym kroku czujna. Legia, chociaż może przespać 5 minut, potrafi nagle niezdecydowanie ukąsić, tak jak właśnie było przed chwilą po strzale Kucharskiego. Tymczasem kolejna akcja drużyny z Warszawy. Znowu Kucharski minął się z piłką, Majewski, jeszcze Kiełbowicz. No i tym razem górą zawodnicy z Ostrowca Świętokrzyskiego. Piłka niczym bumerang wraca na połowę warszawskiej Legii. No i jeszcze przy okazji gwizdek sędziego, było tam jakieś nieprzepisowe zagranie. Siara, Kościuk i Lasocki wspomagani przez Popiele i Cichonia w linii obrony zespołu Krzo Ostrowiec. Zostawia teraz piłkę Kościuk. Będzie ją wprowadzał do gry Waldemar Piątek. Spora grupa kibiców z Warszawy przyjechała także, by wspomagać Legię w tym meczu ligowym. Zieliński. Omeljańczuk. No i nieporozumienie. Stokowiec łatwo przejął piłkę. Żelazowski. Stokowiec, próba odegrania w kierunku Budki. Faul nieprawidłowo atakowany przez Stokowca Wukowicz. Jeszcze raz ta sytuacja. Stokowiec, niezwykle ambitny zawodnik, który już trafiał do siatki w tym sezonie. Piłkarz, który chciał za wszelką cenę pokazać się z jak najlepszej strony w meczu z dyskobolią Grochlin Grodzisk Wielkopolski w poprzedniej kolejce. No, nie udało mu się to jednak do końca, choć walczył ambitnie, to jednak jego zespół przegrał tamto spotkanie 1-0, a sam Stokowiec nie zdołał wówczas zdobyć swojego kolejnego gola w lidze. No ale Piotr Stokowiec utarł nosa drużynie, trenerowi Kaczmarkowi. Zaraz po przybyciu, ponownym przybyciu do Ostrowca Świętokrzyskiego, za chwilę o tym, ponieważ atakuje Legia. No i teraz wybijają piłkę zawodnicy z Ostrowca Świętokrzyskiego. Zaraz po przybyciu do Ostrowca Stokowiec strzelił dwie bramki Garbarni, Szczakowiance. Wtedy zespół z Ostrowca wygrał 3-1 z Garbarnią. No a jednym z bohaterów tego spotkania był właśnie Piotr Stokowiec. Tymczasem wciąż przy piłce Legioniści. Kiełbowicz. Przy nim Cichoń. Kiełbowicz odgrywa piłkę do Majewskiego. Majewski do Surmy. Surma. Jeszcze nie koniec tej akcji. Jest Kucharski. No i nieporozumienie z kolegami z przodu, chociaż jeszcze atakuje Legia. Potężne uderzenie Wukowicza sparowane przez obrońców z Ostrowca Świętokrzyskiego. Żelazowski. To już Bilski. Były zawodnik między innymi GKS-u Katowice i Stali Stalowa Wola oraz Ceramiki Opoczno. Zawodnik 29-letni
który ma na swoim koncie bardzo dużo występów w Ekstraklasie, ale tylko kilka zdobytych bramek. Jak na napastnika to rzeczywiście niezbyt imponujący bilans, choć między innymi w minionym sezonie rozegrał znakomite spotkanie przeciw zespołowi Radomska. Tutaj w Ostrowcu to był jeden z tych kluczowych momentów, kiedy ważyła się kwestia tego, kto spadnie bezpośrednio z Ekstraklasy, kto będzie walczył w barażach. Ale dużo nie brakowało, a Bilskiego w tym sezonie by już w Ostrowcu nie było, gdyż gdy przyszedł do Ostrowca z Ceramiki Opoczno, klub z Ostrowca miał zapłacić w ratach za tego zawodnika. Te raty nie spływały regulaminowo, no i zespół z Opoczna domagał się powrotu tego zawodnika, ale jakoś kluby, widać, się dogadały, no i ten zawodnik wciąż reprezentuje barwy Ostrowca Świętokrzyskiego. Surma przedzierał się, teraz interwencja Siary, jest Stokowiec, tutaj Budka pojawił się do gry, ale skutecznie Omeliańczuk przerwał tę akcję. Majewski, 40 minuta gry, już trwa na stadionie w Ostrowcu Świętokrzyskim. W meczu szóstej kolejki naszej Ekstraklasy, na razie bez bramek, mistrzowie Polski remisują z Krzo. Dla Legii, jeśli nie przegra tego meczu, to będzie już 26 mecz z rzędu bez porażki. Natomiast miejscowi od pół roku nie opuszczali swojego stadionu w roli pokonanych. Jedni i drudzy mają zatem o co walczyć, o podtrzymanie swoich efektownych serii. Teraz Siara, spore zamieszanie, wszystko w sporym gąszczu odbywało się przez moment. Widzek sędziego przerywa całe zamieszanie i piłka będzie w posiadaniu zawodników z Ostrowca. Troszeczkę ponad 5 minut pozostało do zakończenia regulaminowego czasu gry. To jeszcze raz to zagranie, no ale widać było, że tam Siara był praktycznie niedotknięty. Tymczasem z własnej bramki piąta. Stokowiec. Jeszcze walczą piłkarze z Ostrowca, teraz Wojciech Małocha. Kibice z Ostrowca już przyzwyczaili się do efektownych padów Wojciecha Małochy. To zawodnik, który bardzo lubi się przewracać. Gdyby ktoś zrobił tę statystykę temu zawodnikowi, ile razy w meczu potrafi się przewrócić, na pewno byłaby to liczba imponująca. Za chwilę rozpoczną grę podopieczni trenera Patkowskiego. Piotr Stokowiec będzie egzekutorem rzutu wolnego. Stokowiec! Ładne, wysokie, głębokie dośrodkowanie. No ale całkowicie minęli się z piłką napastnicy zespołu Krzo. Przejmuje piłkę Szala. Szala rozpoczyna rajd. Szala. Piłka musiała odbić się od któregoś z zawodników. Całkowicie zmieniła kierunek lotu. Jeszcze Kiełbowicz. Jeszcze szansa dla Legii. Kiełbowicz. Próbował dobijać Świetlica, no ale wcześniej gwizdek sędziego. W zespole gospodarzy dzisiaj nie mógł wystąpić Tadeusz Krawiec. Zawodnik, który, jak mówiłem, grał w środę w Pucharze Polski. Ten zawodnik brał akurat ślub, w związku z tym otrzymał wolne od trenera Batugowskiego. Jeśli chodzi o Legię, no to wiemy, że Łapiński, Wróblewski, Jarzębowski, Sokołowski to zawodnicy bądź kontuzjowani, bądź gracze, którzy dopiero wznowili zajęcia po urazach. Czekamy na to, czy wystąpi w tym spotkaniu, a raczej na to się zanosi Marek Saganowski. Najprawdopodobniej będzie to miało miejsce w drugiej połowie, tylko pytanie, w jakim wymiarze pojawi się na boisku w Ostrowcu. Marek Saganowski to jeden z bardziej utalentowanych piłkarzy młodego pokolenia, choć jego kariera w pewnym momencie się zachwiała po wielkiej eksplozji, jaką miał w łódzkim klubie sportowym. Został transferowany za granicę, tam grał m.in. w Feyenoordzie Rotterdam czy w klubach niemieckich, wrócił później do Polski, do łódzkiego klubu sportowego, doznał jednak nieszczęśliwego wypadku motocyklowego, bardzo długo borykał się z kontuzją, no i wciąż czekają kibice na ten wielki powrót formy Marka Saganowskiego. Później próbował gry m.in. w Płocku, w Odrze Wodzisław, teraz w drużynie Legii Warszawa. Być może będzie to ten przełom. Piłka wychodzi poza boisko. Zawodnicy na pewno jednej i drugiej drużyny marzą już o zejściu do szatni. Na pewno ta pierwsza połowa wymagała wiele wysiłku, dodatkowego wysiłku poprzez ten padający deszcz. Zawodnikom na pewno
pewno należy się kubek gorącej herbaty, no ale jeszcze póki co te 3 minuty trzeba pograć. Legia jest jednym z tych klubów, o których było głośno w ostatnich dniach w związku z obcięciem gasz piłkarzom. Zarząd klubu podjął decyzję, że ci gracze, którzy nie spełniają oczekiwań, będą pozbawieni części swoich dochodów. Oczywiście zawrzało wśród piłkarzy tego klubu, no ale niestety taka jest prawidłowość w ostatnim czasie w wielu zespołach, nie tylko w naszym kraju. No i trzeba się z tym pogodzić. Skarbnicy klubowi teraz bardzo precyzyjnie obliczają swoje budżety, no i nie stać ich na rozrzutność. Premiowani są owszem ci zawodnicy, którzy grają regularnie w podstawowym składzie, no i warunkiem oczywiście także sine qua non jest to, by zespół odnosił jak najwięcej zwycięstw w meczach ligowych. Wygląda na to, że już nic specjalnie się nie zmieni w pierwszej połowie tego spotkania, jeśli oczywiście któryś z zespołów nie zagapi się, nie popełni jakiegoś kardynalnego błędu. Lasocki teraz wybijał piłkę. No ale na pewno pierwsza połowa kibicom mogła się podobać. Wiele walki, kilka ładnych strzałów. Może jeszcze teraz zrobi coś Piotr Stokowiec. Ładne zagranie do Lasockiego, no ale znów ubiegli go zawodnicy z Warszawy. Zresztą jesienią bardzo dużo spotkań na dobrym poziomie oglądamy w naszej lidze. Coraz ciekawsze zmagania, coraz więcej strzelanych bramek. Kibice w większości nie mają poczucia straconego czasu, opuszczając stadiony po zakończeniu gier. Oby tak dalej, oby to wszystko przeniosło się w końcu na poprawę poziomu. Oczywiście jak zwykle takim papierkiem lakmusowym są mecze w europejskich pucharach i tutaj jest ten najważniejszy sprawdzian tego, na jakiej pozycji jesteśmy w Europie. Wiadomo, że nie najmocniejszej od lat, no ale może ten kolejny rok znów przyniesie pewien przełom. Co prawda nie ma polskiej drużyny w pucharze mistrzów Champions League, no ale w pucharze UEFA natomiast optymiści liczą na to, że 3 drużyny powinny awansować do kolejnej rundy. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Oto Lasocki, jego uderzenie. Stanew bardzo spokojnie odprowadził piłkę wzrokiem. A sędzia Mikulski do regulaminowych 45 doliczył jeszcze 2 minuty. A więc za chwilę skończy się pierwsza część tego spotkania. Tymczasem tańczy z piłką Wojciech Małocha. Teraz zagranie do Bilskiego. Bilski z prawej strony boiska. Przy nim już Jóźwiak. Bilski... Małocha, potężne uderzenie i brawo Radosław Stanew. Fantastyczny strzał Wojciecha Małochy. Zobaczmy jeszcze raz. Z pierwszej piłki potężne uderzenie, no i z problemami broni golkiper zespołu z Warszawy. Przy piłce Legia Wukowicz. Utrzymał się przy futbolówce Wukowicz. Przy nim już Stokowiec. Stokowiec ślizgiem zabiera piłkę. No ale przy tym ślizgu sędzia Mikulski dopatrzył się jeszcze przewinienia zawodnika z Ostrowca. Kucharski. Jeszcze opanował futbolówkę Wukowicz. Jest tutaj Omeliańczuk. Omeliańczuk, ładne dośrodkowanie. Piłka wybita poza boisko. No, a przy okazji jeszcze gwizdek sędziego. Nie oznaczający jeszcze zakończenia pierwszej części tego spotkania. Tylko to, że za chwilę z własnej bramki rozpocznie Waldemar Fiąta. I być może to będzie już ostatnie wznowienie gry w tej pierwszej połowie meczu. Lada moment arbiter powinien pozwolić, jak wspomniałeś, piłkarzom udać się na kilkunastominutowy odpoczynek. Właśnie w tym momencie ma to miejsce. A zatem do przerwy na stadionie w Ostrowcu Świętokrzyskim w meczu 6. kolejki naszej ligi KSZO remisuje z Legią 0-0. My spotykamy się za kilka minut. A za chwilę początek drugiej połowy meczu 6. kolejki naszej Ekstraklasy. KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, Legia Warszawa. Do przerwy bez bramek, ale dosyć ciekawe spotkanie toczone na trudnej nawierzchni przypadającym przez większość pierwszej połowy deszczu. Sędzia Mikulski, prowadzący ten mecz, upewnia się, czy wszystko jest gotowe do wznowienia gry.
I w tym momencie gospodarze grający w pomarańczowo-czarnych strojach już rozpoczęli tę drugą połowę meczu. Przypomnijmy składy, w jakich grają oba zespoły. W bramce Legii z numerem 12 Radostin Ptanew, z dwójką Ameliańczuk, z trójką Szala, z numerem 4 Jóźwiak, z piątką Zieliński, z siódemką Majewski, z ósemką kapitan Cezary Kucharski, z dziewiątką Świtlica, z jedenastką Kiełbowicz, z czternastką Wukowicz i z numerem 24 debiutujący dziś w Legii Łukasz Surma. Natomiast gospodarze w bramce piątek, a przed nim z dwójką Siara, z osiemnastką Kościuk, numer 3 to Lasocki, 19 Budka, 25 Stokowiec, z numerem 22 gra Popiela, 20 Cichoń, 7 Bilski, 10 Żelazowski, 11 Małocha. Wspominaliśmy o tym, że w tygodniu obie drużyny grały w Pucharze Polski, awansowały oczywiście do kolejnej rundy. Legia spotka się w 1/8 Pucharu Polski z zespołem RKS-u Radomsko i będzie gospodarzem tego spotkania. Natomiast piłkarze Krzeszów-Ostrowiec zagrają z Wisłą Płock. Obie drużyny mają możliwość paść na siebie w drabince pucharowej, ale najwcześniej w półfinale. Zobaczymy, czy do tego dojdzie. By tak się stało, Krzeszów musiałoby wyeliminować właśnie zespół z Płocka, później wygrać ze zwycięzcą rywalizacji Odry Wodzisław ze Stomilem, a Legia po ewentualnym wyeliminowaniu Radomska musiałaby jeszcze poradzić sobie z drużyną Hetmana bądź Pogoni Szczecin. Mecze ćwierćfinałowe i mecze 1/8, mecz 1/8, bo w 1/8 gra się jeszcze tylko jedno spotkanie w tym roku, półfinały i decydująca batalia o Puchar Polski już wiosną przyszłego roku. Druga minuta drugiej części spotkania mija na stadionie w Ostrowcu. Z uwagą przyglądamy się temu, jak zagrają po zmianie stron obie ekipy. Dalekie podanie w kierunku Małochy od Stokowca. Małocha ruszył Cichoń, ale Kiełbowicz ma krótszą drogę do piłki. Tyle tylko, że pada na murawę, popychany przez zawodnika gospodarzy. Mieliśmy 12 tysięcy widzów. Komplet na trybunach stadionu w Ostrowcu. Piękny stadion. No i warunki do gry dobre. Piłkarze Legii już w kolejnym ataku. Omeliańczuk rozpoczął akcję do Szali, ten do Majewskiego. Próba odegrania w kierunku Omeliańczuka. Piłka dla zespołu Legii. Autu za chwilę rozpocznie Wojciech Szala, piłkarz pozyskany kilkanaście miesięcy temu do drużyny Legii Warszawa z GKS-u Katowice. Jeszcze raz Szala, ale w ostatniej chwili wybijają piłkę obrońcy z Krzeszowa. Futbolówka trafia pod nogi Majewskiego. Teraz Szala ponownie do Majewskiego. Majewski nie zdołał dośrodkować. Już Kościuk. Daleko, daleko od własnej bramki. Jóźwiak, Majewski i przejmują piłkę podopieczni trenera Batugowskiego. Stokowiec pada na murawę. Któryś z zawodników z Ostrowca Świętokrzyskiego to Jarosław Popiela. No i za chwilę z rzutu wolnego wznowią grę zawodnicy z Ostrowca, Bilski. Legie czekają w najbliższych dniach bardzo trudne spotkania. Pamiętajmy mecz z zespołem Utrechtu w Pucharze UEFA, później rywalizacja z Odrą Wodzisław, liderem naszej pierwszej ligi. Następnie spotkanie z GKS-em Katowice, wiceliderem tabeli. No i rewanż z drużyną Utrechtu. Bardzo ważne mecze, które wskażą, jak będzie wyglądała sytuacja w klubie z Łazienkowskiej, zarówno na arenie międzynarodowej, jak i na krajowych stadionach. Natomiast piłkarze Krzeszów-Ostrowiec po tym meczu z Legią dadzą się do Szczecina, by tam zmierzyć się z Pogonią, która zmieniła trenera. Nie wyszedł Portowcom mecz przeciw Wiśle, przegrali Portowcy 3-0 pod wodzą Jerzego Wyrobka, no ale trener zapowiada zmiany, zapowiada poprawę w stylu gry szczecińskiej drużyny, która, przypominaliśmy o tym w pierwszej połowie, do tej pory zdobyła tylko jeden jedyny punkt i co ciekawe właśnie remisując na Łazienkowskiej w Warszawie z Legią. Warto przypomnieć, że spotkanie Pogoni Szczecin z Krzeszów-Ostrowiec na naszej antenie już w piątek. Podobnie jak mecz Legii z Odrą, tyle że w niedzielę już po spotkaniu z zespołem Utrechtu. Z rzutu rożnego wznowią grę zawodnicy ze stolicy. Stawia swoich obrońców
Waldemar Piątek, egzekutorem tego rzutu wolnego. No doskonały technik Tomasz Kiełbowicz. Jeszcze chwila zastanowienia. Kiełbowicz! No fantastyczne dośrodkowanie, ale najwyżej wyskoczyli obrońcy drużyny Ostrowca Świętokrzyskiego. Tam jeszcze faulowany we własnym polu karnym Wojciech Małocha. Dostrzegł to natychmiast sędzia Tomasz Mikulski. No i za chwilę z własnej bramki rozpoczną gospodarze. Waldemar Piątek spokojem ustawia futbolówkę. No na pewno remis z Legią dla piłkarzy z Ostrowca to byłby sukces. No ale kibice tego klubu liczą na to, że piłkarze z Ostrowca pokonają zespół mistrza Polski. Na pewno byłoby to nie lada wydarzenie w tym mieście. Tym razem na murawie leży Wojciech Małocha. Trzyma się za głowę, a więc jakieś bardzo bolesne starcie. Będzie potrzebna pomoc i lekarza, i masażysty. Ale Legia myśli dokładnie o tym samym. Myśli o tym, jak rozpracować w drugiej połowie zespół KSZO Ostrowiec. Na pewno potencjał Legii większy. Zobaczymy, na ile starczy ambicji, waleczności gospodarzom. Legioniści jednak przyzwyczaili się już do takiej roli, że każda drużyna bierze sobie za punkt honoru, by pokonać wojskowych. Legia natomiast od 25 kolejek, od jesieni zeszłego roku, nikomu w lidze nie dała się ograć. Owszem, traciła punkty na swoim boisku, remisując spotkania, jak choćby z Pogonią Szczecin, no ale w tych najważniejszych meczach potrafiła sięgać po zwycięstwa. Pamiętamy wiosną udany pościg za krakowską Wisłą. Mistrzostwo Polski w poprzedniej kolejce ligowej. Zwycięstwo z drużyną z Krakowa u siebie 3-2, choć Legioniści przegrywali w pewnym momencie spotkania 1-2, ale po zabójczej końcówce okazali się lepsi. Teraz Małocha szukał miejsca do oddania strzału. Mocno uderzył piłkę, ale odchodząca futbolówka nie sprawiła oczywiście żadnych problemów bramkarzowi. Minęła bramkę o dobrych kilka metrów. To już teraz uderzenie Wojciecha Małochy. Trochę zbyt długo składał się do tego strzału. Wojciech Małocha jest tutaj podstawowym piłkarzem w drużynie Ostrowca Świętokrzyskiego. W innych klubach nie miał tak dobrze. Często był zmiennikiem. No natomiast tutaj w Ostrowcu póki co nie tracą zaufania do tego zawodnika. Tymczasem Majewski, jest Surma. Największe problemy z kontuzjami zespół KSZO Ostrowiec miał właśnie w końcówce minionego sezonu. Wtedy, kiedy ważyły się losy tej drużyny w Ekstraklasie, okazało się, że zawodnicy, którzy rzadziej wcześniej prezentowali się na boisku, potrafili udźwignąć ciężar odpowiedzialności w tych meczach. No i to właśnie sprawia, że w tej chwili rzeczywiście ma w kim wybierać trener Batugowski. Nie są to w większości wielcy piłkarze, wirtuozi futbolu, no ale naprawdę solidni zawodnicy, którzy potrafią w meczach ligowych umiejętnie sprzedawać swoje umiejętności. Bilski budował dobrą drużynę w zespole. Szop, panuje odpowiednia atmosfera. Trener Batugowski, to jest także podobnie jak choćby w Katowicach, przyczyną tego, że zespół prezentuje się całkiem udanie w meczach ligowych. Łukasz Surma, krążący tam z piłką, wybrał Kiełbowicza, ten do Majewskiego. Majewski zbliża się do pola karnego, tu jest Kucharski. Siara nie zdołał mu wybić piłki. Jeszcze raz Siara i teraz błyskawicznie Żelazowski mknie do przodu, ma Bilskiego w środku. Bilski, odegranie w kierunku Małochy, zabrakło precyzji przy tym podaniu. Jeszcze jednak zawodnicy gospodarzy, znów Arkadiusz Bilski. Bilski ładnie do Żelazowskiego przekazywał piłkę, ponownie Bilski. Ach, odskoczyła mu nieco za daleko piłka na tej śliskiej murawie i teraz szansa dla Legii. Majewski błyskawicznie znalazł Łukasza Surmę tym podaniem. Łukasz Surma do Majewskiego. Majewski atakowany przez Kościuka i zdążą teraz wrócić gospodarze, ustawić zasieki obronne.
ma co ukrywać, bardzo ożywiła nam się druga połowa tego spotkania. Widać, piłkarzom zależy na zwycięstwie zarówno jednej, jak i drugiej drużynie. Teraz właśnie ten faul na Bilskim, a to Artur Kościuk. Tymczasem Stokowiec, jest Lasocki do Małochy. Małocha rozciąga grę na lewą stronę boiska, niedokładnie przejmuje piłkę Szala. No i już futbolówka w posiadaniu zespołu z Warszawy. Wukowicz, prostopadłe zagranie do przodu do Kucharskiego. Futbolówka trafia do Wukowicza. Teraz Majewski na lewą stronę boiska. Jest tutaj Kiełbowicz. Kiełbowicz zbyt długo chyba zastanawiał się nad odegraniem tej piłki. No i ta akcja troszeczkę się zatrzymała. Tymczasem Wukowicz faulowany tuż przed polem karnym przez Artura Kościuka. No i za chwilę z rzutu wolnego wznowią grę zawodnicy warszawskiej Legii. No i tutaj przed dużą szansą staną podopieczni trenera Dragomira Okuki. Odległość bardzo dobra. No i tutaj zespół Legii na pewno będzie decydował się na strzał. Rzeczywiście interesująca okazja rysuje się przed zespołem ze stolicy. Krótka narada w szeregach legionistów. Spojrzeli przez moment w stronę ławki rezerwowych. Być może jakąś instrukcję otrzymali z tamtej strony. No i kto? Wygląda na to, że jednak Stanko Świtlica bądź Tomasz Kiełbowicz. Świtlica, 1-0 dla Legii. Nie czekał Świtlica na gwizdek sędziego. Natychmiast tam jeszcze Kiełbowicz poprawiał piłkę. Świtlica z zaskoczenia uderzył. No i swoją drogą olbrzymie problemy miałby nawet najlepszy bramkarz, by wyciągnąć tak precyzyjny techniczny strzał. Świtlica ćwiczy na treningach stałe fragmenty gry. Przypominamy, ten zawodnik ostatnio narzekał na uraz. Pod znakiem zapytania stał jego występ w tym meczu, a jednak wystąpił. No i dzięki temu Legia prowadzi od 57 minuty meczu w Ostrowcu Skrzo 1-0. I martwić się muszą teraz piłkarze trenera Batugowskiego. Warto zwrócić uwagę, że Waldemar Piątek był całkowicie zaskoczony tym strzałem, ponieważ no wszyscy myśleli, że Legia odda strzał właśnie na gwizdek sędziego. W momencie oddania strzału Piątek jeszcze sprawdzał lewy słupek, był daleko od lotu piłki, no i tym bardziej nie miał żadnych szans na wyjęcie tej piłki w przed utratą bramki. Surma. No, Legia nadal spokojnie, jakby rozluźniona jeszcze bardziej faktem strzelenia gola. Gospodarze muszą się otrząsnąć z chwilowego załamania. Muszą wziąć sprawy w swoje ręce, rzucić cały swój potencjał umiejętności na szale, by odrobić tę stratę. Mamy żółtą kartkę dla Łukasza Surmy. Łukasz Surma debiutuje dziś w meczu ligowym w Legii. No i to jego premierowa żółta kartka w nowym zespole. Po przejściu, przypominamy, z Chorzowskiego Ruchu. Atakował Lasockiego. No i teraz za wszelką cenę straty starają odrobić się piłkarze Ostrowca Świętokrzyskiego. Tymczasem faulował Stokowiec. No i z rzutu wolnego Legia. To Surma. Surma spokojnie. Jeszcze legioniści, no ale czy zdoła dotrzeć do tej piłki Świtlica? Jednak nie, natychmiast wybija futbolówkę daleko od Waldemar Piątek. Teraz Majewski, odbiła się piłka od jego nóg. Już jest pod nogami piłkarzy z Ostrowca Świętokrzyskiego. Teraz nie zdołał do futbolówki dojść Kiełbowicz. Piłka wyszła poza boisko. No i z autu zespół warszawskiej Legii Tomasz Kiełbowicz. Szybko wyrzucony aut. Futbolówka trafia niczym bumerang do Kiełbowicza. Kiełbowicz nie zdołał dośrodkować. Tam asekurowany przez kapitana drużyny z Ostrowca Świętokrzyskiego Lasockiego. Tak więc z rzutu rożnego wznowią grę piłkarze warszawskiej Legii. Natomiast proszę spojrzeć za bramkę Piątka. Ilu kibiców jeszcze nie znalazło miejsc? Jak ogromne zainteresowanie. Gospodarze ponoć po 35 minutach tego spotkania otworzyli
bramy stadionu, ponieważ nie chcieli, aby doszło pod bramami do tragedii. Kibice za wszelką cenę chcieli oglądać to spotkanie i napierali z impetem na stadionowe bramy, więc gospodarze, aby zadowolić częściowo kibiców, otworzyli bramy, no i każdy, kto chciał, już mógł na stojące miejsca wejść na stadion właśnie w Ostrowcu. Pukowicz, Kucharski. Jeszcze Kiełbowicz, Majewski. Ponownie Tomasz Kiełbowicz. Majewski dobrze dojrzał wychodzącego tam do piłki Wukowicza. Majewski, ładne podanie Świtlica, tym razem jednak nie zdołał przejąć piłki. A mogło być bardzo groźnie, gdyby Stanko Świtlica przyjął tę piłkę. Zarzucano mu zawsze, że jest nadmiernie chimeryczny Stanko Świtlica. Marnował sporo dobrych okazji, ale kilka strzelonych ostatnio bramek spowodowało, że Dragomir Kuka na niego stawia w wyjściowym składzie. Na razie musi czekać na swoją szansę, jak wspominaliśmy, Marek Saganowski. No a wciąż dominują piłkarze warszawskiej Legii. Zaś zawodnikom trenera Janusza Bacugowskiego pozostały niespełna dwa kwadranse na odrobienie tej straty. Tymczasem Majewski, jest Wukowicz, futbolówka znów trafia do Majewskiego. No i tak już trochę nonszalansko grają piłkarze z Warszawy. Teraz Kucharski w ostatniej chwili zatrzymany przez Żelazowskiego, który cofnął się aż pod własną bramkę, aby ratować sytuację. Jeszcze Omeliańczuk. Nie koniec akcji Legii. Szala jak nie dołem, to górą. No ale dwoją się i troją obrońcy drużyny z Ostrowca Świętokrzyskiego. Stokowiec. No ale nie o to chodzi. Piłkarzom chciałby tu wyżej nie przegrać, ale o to, by podtrzymać serię bez porażki na swoim stadionie. Będzie musiał dokonać chyba jakichś zmian Janusz Batugowski. Patrzy na graczy rezerwowych. Mamy tam i Szmuca, jest Zajączkowski, jest Sokołowski, jest także może Daniel Grębowski, ciekawy piłkarz. No, zobaczymy, na którego z nich zdecyduje się ewentualnie Janusz Batugowski. No jest także doświadczony pierwszoligowiec Mirosław Kalita, ostatnio reprezentujący barwy zdegradowanego RKS-u Radomsko. Tymczasem Bilski zatrzymany, nie koniec jednak akcji z Ostrowy, zawodników z Ostrowca, no ale brakuje tej precyzji, brakuje wykończeń akcji. A teraz niezdecydowanie Stanewa, Bilski. No mieli szczęście piłkarze Legii. Omeliańczuk wybił tę piłkę. Jest już Cichoń, jeden zwód. Na drugim się skończyło, faulowany przez Kiełbowicza. Sędzia nie zdecydował się jednak sięgnąć do kieszonki swojego uniformu. Miał szczęście regionista. 63 minuty gry upłynie niebawem. Legia prowadzi 1-0 i zespół Krzo trochę gorzej prezentuje się w drugiej połowie. Legia bardziej zdecydowanie poczyna sobie w obronie, stąd też no, niewiele pracy ma Radosław Stanew, ale właśnie mówiliśmy o tym nowym impulsie, którego potrzeba zespołowi Krzo i takim impulsem byłyby bez wątpienia jakieś roszady w składzie. Popatrzmy na razie, co zrobi Stokowiec. Stokowiec miękko na pole karne, był tam Lasowski, ale był także Cezary Kucharski, uprzedził kapitan Legii, kapitana zespołu gospodarzy. Teraz Kucharski natychmiast ruszył z akcją na bramkę rywali. Mamajewskiego z prawej strony, z lewej świetlice. Kogo wybierze? Ano wybrał próbę dryblingu. Wukowicz. No i Siara i Lasocki. Woli przypomina to obronę Częstochowy, to co robią zawodnicy z Ostrowca Świętokrzyskiego. Legia gra bardzo spokojnie, bardzo rozważnie. No, no i sprawia przy okazji olbrzymie problemy w defensywie trenera Janusza Batugowskiego. Z własnej bramki Waldemar Piątek. Teraz bardzo się spieszy, już tak majestatycznie nie ustawia tej piłki do wybicia z własnej bramki. Piątek, byle dalej od swoich słupków. Mówiliśmy o tym tylko dwukrotnie. Legia grała do tej pory w historii meczów w pierwszej lidze z Krzy Ostrowiec i oba te spotkania kończyły się zwycięstwami Legii. 3-1 w Warszawie i 1-0 tutaj właśnie na stadionie w Ostrowcu. W tej chwili mamy taki sam wynik jak wówczas, kiedy to po raz pierwszy Legia gościła tutaj w walce o punkty w Ekstraklasie. Czy podobnie jak i tych kilka lat temu legioniści zdołają ograć miejscowych? Jak na razie wszystko na to wskazuje. Po w miarę wyrównanej pierwszej połowie, w drugiej legioniści
bardziej precyzyjnie rozgrywający swoje akcje, uzyskali przewagę, uzyskali gola. Kiełbowicz nieprawidłowo atakowany i będziemy mieli jeszcze jeden rzut wolny, odległość nieco większa niż w 57 minucie, kiedy to padła bramka dla Legii. Faulował Cichoń, no ale zobaczymy, jak będzie w tej chwili wykonywany ten rzut wolny, czy także dojdzie do bezpośredniego strzału na bramkę. Śliska murawa, piłka może nabrać rotacji, no i wówczas bramkarz ma z pewnością bardzo trudne zadanie. Zobaczymy, kto będzie strzelał, wykonywał ten rzut wolny. Jest tam Majewski. Aż trzy mury utworzyły się. Tymczasem niezbyt mocne uderzenie Jacka Zielińskiego. Teraz jeszcze dobitka. No i groźniejsza dobitka niż ten strzał z rzutu wolnego kapitana zespołu. Przepraszam, Jacka Zielińskiego, ostatniego w zespole ze Stolicy. Tak, przewidzieliśmy, że Jacek Zieliński był przez długi czas kapitanem Legii. Teraz jednak nie on, a Cezary Kucharski sprawuje tę funkcję. Ale Jacek Zieliński rzeczywiście prezentuje się ostatnio bardzo dobrze. I tutaj próbował także szczęścia. Ten zawodnik strzelił przecież gola w poprzedniej kolejce w Wiśle Kraków. Włączył się wówczas do akcji ofensywnej, zachęcany, jak wspominał, przez Marka Jóźwiaka. No i zdobył jedną z bramek właśnie w tym wygranym meczu. A teraz przejęcie piłki przez Surmę. Majewski, Stokowiec nieprawidłowo powstrzymywał. W drugiej połowie coraz więcej gwizdków sędziego, coraz więcej zatrzymań gry. No na pewno troszeczkę wpływa to na widowisko. Jacek Zieliński z rzutu wolnego. No i kolejna szansa przed drużyną warszawskiej Legii. Tymczasem Kiełbowicz. No i znów Kiełbowicz już po raz kolejny. Trudno mu z tego narożnika dośrodkować piłkę. Jest niezwykle pilnowany przez obrońców drużyny Ostrowca Świętokrzyskiego. No i tym razem Kiełbowicz nie będzie wykonywał tego stałego fragmentu gry. Do narożnika boiska zbliża się Adam Majewski. To on będzie egzekwował ten rzut rożny. Majewski. Ładne dośrodkowanie, ale najwyżej wyskoczył golkiper zespołu gospodarzy. No ale przypominamy raz jeszcze, celem Krzyża w tym meczu nie jest skromna porażka z Legią, ale coś zupełnie innego, przynajmniej remis, by móc mówić, że w kolejnym meczu od kilku miesięcy gospodarze nie zeszli z boiska pokonani i mamy pierwszą zmianę, a więc Grębowski pojawia się na placu gry. Zawodnik, który przyszedł swego czasu ze Stali Rzeszów, obecnie drużyny trzecioligowej. No i zobaczymy, co on zaprezentuje w tym meczu. Mamy także drugą zmianę. Tomasz Szmuc został awizowany przez spikera. To z kolei zawodnik, który występował jeszcze do niedawna w zespole Tłoków Gorzyce. On zastąpił Budkę. No i zobaczymy, jak będzie wyglądało teraz ustawienie zespołu z Ostrowca Świętokrzyskiego. Tymczasem przy piłce Stokowiec do Popieli. Popiela pada. Natychmiast wykonuje stały fragment gry Stokowiec, jednak niedokładnie wybijają piłkę zawodnicy Legii. No i szansa przed Legią. Jest Świtlica. Znów zatrzymany Lasocki. Dwoi się i troi sędzia Tomasz Mikulski, aby być blisko każdego zajścia, każdego zdarzenia. No, ma tutaj w tym meczu, szczególnie w drugiej połowie, sporo do roboty. Tymczasem legioniści, ale przejmują piłkę zawodnicy z Ostrowca Świętokrzyskiego. Kościuk. To Siara. Siara rozkłada ręce. Nie ma komu zagrać tej piłki. Nie widzi żadnego z zawodników na czystej pozycji, dlatego decyduje się na dalekie zagranie pod pole karne przeciwnika. Ale teraz Wukowicz kieruje futbolówkę z powrotem na środek boiska. Do piłki dobiega Lasocki. Spokojnie, już przy nim Stanko Świtlica. No i legioniści, Szala. A kibice Legii gromkimi okrzykami przypominają, kto jest mistrzem kraju. Mają powody do tego, by być ukontentowani. Legia spokojnie, trzymając rywali,
bezpiecznej odległości od własnej bramki utrzymuje skromne prowadzenie, choć teraz jest Stokowiec. W kierunku Małochy piłka, ale Marek Jóźwiak wiedział, jak się ustawić. Kiełbowicz podbił tę piłkę, jeszcze Szmuc, Szala. No i wejście Łukasza Surmy, który powstrzymywał pomocnika zespołu Przeostrowiec. Tomasz Szmuc był związany z zespołami południowo-wschodniej Polski, z Pogonią Leżeń, z Stalą Mielec, Kamaksem Kańczuga i ostatnio, jak mówiłem, Tłokami Gorzyce. Zawsze niezwykle ambitny, waleczny. Miałem okazję widzieć go tylko w spotkaniach drugiej ligi w zespole Tłoków Gorzyce i rzeczywiście wyróżniał się zawsze walecznością. Żółta kartka dla Majewskiego. No i 20 minut pozostało do zakończenia tego spotkania. Niespełna 20 minut. Niespełna dla zawodników z Ostrowca Świętokrzyskiego. Z rzutu wolnego Stokowiec. Jednak krótko rozegrany ten rzut wolny. Szmuc. Pogubiła się troszeczkę obrona Legii. Obrona, do której cofnął się Cezary Kucharski. Teraz Lasocki. Piłka odbija się od Kucharskiego. Jest jeszcze Stokowiec. Wywalczył futbolówkę kapitan zespołu z Łazienkowskiej. Kucharski, teraz Majewski. Majewski już na środku boiska. Wukowicz. Znów przy piłce popularny Kucharz. No ale futbolówkę odzyskują tylko na chwilę zawodnicy z Ostrowca. No przy okazji jeszcze faulowany któryś z piłkarzy trenera Janusza Batugowskiego i Lasocki. Tam walczy o piłkę Popiela. Piłka poza boiskiem. No i za chwilę wznowią grę wyrzutem zza linii bocznej zawodnicy warszawskiej Legii. Zastanawiali się chwilę jedni i drudzy, kto ostatnio dotknął futbolówkę. Sędzia jednak przypomniał, że tym, który ostatnio dotknął, był zawodnik w pomarańczowo-czarnym stroju. Kolejny faul. Po raz kolejny na murawie leży Piotr Stokowiec. Tym razem faulował Aleksander Wukowicz. No i szansa przed zawodnikami z Ostrowca. Kościuk. Artur Kościuk odsuwa się daleko od własnej bramki. Lasocki. Jest Popiela. Zatrzymany jednak przez Szalę. Kolejny aut. No i tak małymi kroczkami zawodnicy z Ostrowca przybliżają się pod pole karne warszawskiej Legii. Stokowiec, Popiela. W zespole Krzo nie występuje w ostatnim czasie Marcin Kaczorowski, który od długiego czasu leczy kontuzję. To przypominamy, brat reprezentanta Polski Pawła Kaczorowskiego, występującego w Polonii Warszawa. Od dłuższego już czasu, jak mówiłem, ma problemy zdrowotne Marcin Kaczorowski, no ale pozostajemy w nadziei, że niebawem powróci do pełni zdrowia. Czasem Arkadiusz Wilski tłumaczy sędziemu swoje zachowanie. I mamy zmianę w Legii wreszcie w 74 minucie spotkania. Schodzi z boiska Łukasz Surma, starał się, walczył ambitnie. Na pewno nie był to zły występ w jego wykonaniu. No a na boisko wchodzi brat bramkarza reprezentacji Polski Jerzego Dudka, Dariusz Dudek, który niedawno jeszcze grał w podstawowym składzie Legii po przyjściu na Łazienkowską. Teraz jednak coraz większa konkurencja w składzie, no i już dziś w roli rezerwowego. Dariusz Dudek jednak długo czekał na to, aby go zauważono w futbolowej elicie. O tym za chwilę, ponieważ teraz Szala decyduje się na strzał, no i niewiele brakowało. Dariusz Dudek również tułał się po klubach polskiej ekstraklasy, nie tylko. Był między innymi w Widzewie, gdzie szybko zrezygnowano z jego usług. Był w GKS-ie Bełchatów, tam również nie poznano wartości tego zawodnika. Później GKS Katowice i Odra Wodzisław. Tymczasem na boisku w drużynie z Ostrowca Świętokrzyskiego pojawił się Sokołowski, Marek Sokołowski, który zmienił Jarosława Popielę. Marek Sokołowski rok temu trafił do Ostrowca z zespołu Ceramet Bielsko-Biała, a więc już nie uczestniczył w tej skutecznej batalii o drugą ligę tego zespołu. Piątek,
Małocha strącił piłkę głową, ale nie dało rady przejąć jej żadnemu zawodnikowi gospodarzy. No i teraz zobaczmy Grębowski, bramka, ależ zaskakująca sytuacja. Długo czekał trener Batugowski na wpuszczenie tego zawodnika, no i chyba za długo. Proszę zobaczyć, jakie efekty daje ten oto młody piłkarz. Fantastyczne uderzenie, nie miał żadnych szans na przygnięcie tej piłki. Radostin Stanew, no i euforia na stadionie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Takiego impulsu potrzebowali piłkarze, takiego impulsu potrzebowali kibice. No i teraz można powiedzieć, że mecz rozpocznie się od początku. No na pewno przybity Radostin Stanew. Nie ma się co dziwić. Legia już pewnie myślała, że wywiezie 3 punkty do Warszawy. Tymczasem będzie jeszcze musiała się sporo o tę zdobycz punktową napracować. Daniel Grębowski, mówiliśmy, zawodnik pozyskany ze Stali Rzeszów. 22-letni gracz, który w swoim 13 występie w Ekstraklasie zdobywa pierwszego gola. Zjawił się w sierpniu zeszłego roku, ma podpisany kontrakt do roku 2004 z ostrowieckim klubem. No i tutaj zdobywa jakże ważną swoją pierwszą bramkę w karierze, ważną bowiem w rywalizacji z samym mistrzem kraju. Niesłychanie ucieszyli się kibice KSZO Ostrowiec. Mamy 77 minutę gry, 1-1. No i teraz pytanie, czy w ciągu tych ostatnich kilkunastu minut którejś z drużyn uda się jeszcze pogrążyć ostatecznie swojego rywala. Czy będzie to Legia, czy też gospodarze pójdą za ciosem i dobiją piłkarzy z Łazienkowskiej. Ciekawie zapowiada nam się końcówka tego meczu. Na razie Cichoń, przekazanie piłki do Szmuca. Gospodarze spokojnie, nie chcą teraz dać ponieść się zanadto emocjom, by nie odkryć się i nie nadziać na jakąś kontrę wytrawnych rywali. Kościuk, strzelenie pod linię boczną piłki i powracający Omeliańczuk do Jacka Zielińskiego. Mówiliśmy o tym, że na murawie pojawił się Marek Sokołowski, piłkarz, który wszedł kilka minut temu do zespołu KSZO Ostrowiec. Zatem za chwilę, ponieważ szansa przed zespołem warszawskiej Legii, Kucharski, Majewski, no i wybijają piłkę obrońcy z Ostrowca Świętokrzyskiego. Mówiłeś o tym, Edek, że on przyszedł do drużyny z Ostrowca, z Marbedu Ceramet Bielsko-Biała. Przypomnijmy, że tam jest wielka kuźnia talentów. Stamtąd pochodzi m.in. Tomasz Moskała, tam również trenował Sebastian Olszar, a i działacze tego klubu również wspominali, że wielkim odkryciem za kilkanaście miesięcy może być Marek Sokołowski. Zobaczymy, jak dalej potoczy się kariera tego zawodnika. Na pewno będziemy się jej skrupulatnie przyglądali. Walczyli także o Ireneusza Jelenia, który miał grać w tym klubie, no ale tutaj akurat Wisła Płock okazała się skuteczniejsza w swoich staraniach i w tej chwili ten zawodnik już na chwałę klubu z Płocka gra w naszej Ekstraklasie, że to gra bardzo udanie. Ma na swoim koncie już 2 strzelone bramki, a teraz legioniści szukający gola dającego im jednak zwycięstwo w tym meczu. Nie udało się. Teraz Małocha z kolei przenosi się z piłką na drugą stronę. Przeciw niemu jest Jóźwiak. Pojawił się także Grębowski w polu karnym, ale Małocha poczekał na wsparcie ze strony partnerów. Już Stokowiec dołączył do niego. Podanie w kierunku Cichonia. Cichoń, przy nim Kiełbowicz. Co zrobi Przemysław Cichoń? Cichoń i wywalcza aut dla swojej drużyny. Ale o to chyba mu chodziło. 79. minuta gry. 1-1 na pięknym stadionie w Ostrowcu remisuje KSZO w meczu z Legią. Wypełnionym po brzegi, co warto dodać. Tymczasem Bilski do tyłu, tutaj jest Kościuk. Jeszcze teraz bardzo rozważnie grają piłkarze z Ostrowca Świętokrzyskiego. Stokowiec, prostopadłe zagranie pod bramkę warszawskiej Legii. Piłka wybita przez Legię spod nóg właśnie Daniela Grębowskiego, zdobywcy bramki w 75. minucie spotkania. No i z autu za chwilę znowu grę Przemysław Cichoń. Cichoń
futbolówka wraca do tego zawodnika, zawodnika z numerem 20 na pomarańczowej koszulce. Cichoń poradził sobie z obrońcami. Małocha! Jakże niewiele brakowało, a mogłoby być już 2-1. To chyba Mirosław Budka w ostatniej chwili. Przepraszam, Marek Sokołowski w ostatniej chwili nie zdołał skierować futbolówki do bramki Tanewa. Ale rzeczywiście była dobra okazja dla zespołu KSZO. Legioniści jakby zaskoczeni. No, przydarzyła im się ta stracona bramka. Przydarzyła się przede wszystkim bramkarzowi Stanewowi. Wyglądało na to, że kontrolują sytuację, że pewnie prowadzą w tym meczu, a tymczasem no, za minimalizm poniekąd zostali skarceni. Tak to jest, już jest w piłce nożnej. Tego właśnie brakuje często polskim drużynom, że przy korzystnym wyniku nie idą za ciosem, nie dobijają swoich rywali, no i później dochodzi do nerwowych końcówek. Tak tutaj właśnie zdarzyło się dzisiaj Legii, choć jeszcze wszystko jest możliwe. No i wciąż nieśmiertelne jest to już stare piłkarskie powiedzenie, że niewykorzystane sytuacje na boisku bardzo często się mszczą. Z Legia po zdobyciu bramki miała kilka świetnych sytuacji, no ale nie zdołała ich zamienić na bramki. Lasocki z poświęceniem, kapitan drużyny ostrowieckiej, był Omeliańczuk. Teraz ładnie poradził sobie w tej sytuacji właśnie Sokołowski. Sokołowski do przodu do Wojciecha Małochy. Małocha przy nim Zieliński. Małocha holował piłkę wzdłuż linii bocznej. W odpowiednim momencie kopnął ją w stronę Sokołowskiego. No i teraz Grębowski próbował w tempo obsłużyć swojego kolegę z drużyny dobrym podaniem. Nie udało mu się to, ale ciągle zawodnicy KSZO Ostrowiec. Brakuje może teraz trochę głośnego dopingu, który zrobiłby odpowiednią atmosferę tutaj na płycie boiska. Kibice owszem dopingują swoich graczy, no ale jeszcze troszeczkę brakuje tego jazgotu boiskowego. Tymczasem Kościuk, podanie do Stokowca i akcja zakończona tuż obok linii środkowej boiska. Zieliński, Majewski, po raz kolejny Jacek Zieliński. Małocha, krótszą drogę ma do piłki. Jacek Zieliński bez problemów poradził sobie, zagrał do Stanewa. Marek Jóźwiak, on teraz rusza z piłką, uważnie zlustrował przedpole. Dalekie podanie. Tutaj jednak piłka trafia na głowę Lasockiego. Majewski jeszcze z poświęceniem, ale Grębowski, Stokowiec oddala niebezpieczeństwo na połowę Legii, ale tylko na moment, bowiem legioniści znów już podciągają bliżej z piłką. Tyle tylko, że tu także czyhał Lasocki, ma Grębowskiego. Grębowski, Omeliańczuk zostawia atakowanie tego zawodnika Jóźwiakowi. Grębowski do linii końcowej, Jóźwiak, i będzie rzut rożny. Z rzutu rożnego wznawiają grę zawodnicy trenera Batugowskiego. Żyją trybuny, kibice krzyczą jeszcze jeden, jeszcze jeden. Na pewno spragnieni są tutaj zwycięstw. Kibiców remis po tym, co pokazują piłkarze KSZO, nie zadowala. Ale właśnie takie natężenie tego dopingu powinno być cały czas w trakcie tej drugiej połowy, a szkoda, że tylko właśnie w momentach, kiedy dzieje się coś istotnego typu rzut rożny lub rzut wolny, wzmaga się ten doping. Teraz Małocha starał się przedłużyć piłkę, ale właściwie na pamięć chyba, bo nie było żadnego z jego partnerów po tej stronie boiska. Szala. Jest Majewski. Przy piłce Kiełbowicz. To już Siara, Szmuc i z boku zagranie w kierunku Kościuka, ten wycofał do Piątka. No, czytelne w tej chwili jest to, że gospodarzy zadowala remis w tym meczu, choć oczywiście nie zapominają o swoich obowiązkach w ofensywie, kiedy nadarza się okazja, także ruszają do ataku, no ale wyrwali się z nielichej opresji, przegrywali z Legią 1-0, z Legią, która miała poukładaną grę. Na szczęście ten przejaw szaleństwa w wykonaniu
Grębowskiego przyniósł gospodarzom wyrównanie. Majewski. Jeszcze nie można. Niedokładne zagranie. Znów piłkę przejmują zawodnicy z Ostrowca Świętokrzyskiego. To Sokołowski. Sokołowski, przy nim Majewski. Zdołał odegrać piłkę Sokołowski do Stokowca. Stokowiec jeszcze faulowany. No i za chwilę z rzutu wolnego wznowią grę piłkarze trenera Batugowskiego. Zobaczymy, kto będzie egzekutorem tego rzutu wolnego. Tymczasem kolejna zmiana w drużynie warszawskiej Legii. Opuszcza boisko grający z numerem 9 Stanko Świetlica, a w jego miejsce pojawi się Marek Saganowski. No zobaczymy, co wniesie ten z kolei zawodnik. No jak widać, zmiennicy dzisiaj dużo wnoszą do gry. No i być może piłkarz, który ostatnio jeszcze grał w drużynie Odry Wodzisław, choć nie był tam zbytnio doceniany przez trenera Wieczorka, raczej wchodził z ławki rezerwowych, podobnie zresztą jak teraz tutaj w Legii, czy przez niespełna 5 minut będzie w stanie przechylić szale na korzyść zespołu ze stolicy. Powrót Cichonia. I już Kościuk do przodu. Piłka jednak opuszcza boisko. Legioniści mają jednak bardzo, bardzo daleko do bramki gospodarzy. Zajmie im sporo czasu, zanim przesuną się z grą choćby w okolice pola karnego. 87. minuta gry płynie już na stadionie w Ostrowcu. Marek Jóźwiak najdalej jak mógł zagrywał piłkę. Bilski teraz walczył. Tu Grębowski, jest z kolei Zieliński. Jego podanie trafiło do Saganowskiego, ale z kolei faul Dariusza Dudka i znów kilkanaście może cennych sekund zyskują piłkarze Krzeszowo-Ostrowiec. Legia po raz 26, jeśli nie przegra, będzie mogła cieszyć się z tego faktu w naszej lidze. Choć ta radość nie będzie taka do końca, na pewno legionistom zależało na tym, aby zebrać kolejne 3 punkty tutaj na stadionie w Ostrowcu, a z kolei jeżeli piłkarze z Ostrowca dziś nie przegrają z Legią, to będzie ich 9 mecz bez porażki przed własną publicznością. No i pierwszy punkt wywalczony w historii krótkiej, co prawda, rywalizacji właśnie z zespołem z Łazienkowskiej. Poczekajmy jednak jeszcze. Kiełbowicz. Ruszył Omeliańczuk za jego plecami. Kiełbowicz, Lasocki wybija piłkę. Jeszcze jest Dariusz Dudek. Dariusz Dudek słynął już wcześniej, będąc piłkarzem GKS-u Katowice, czy też Odry Wodzisław, z tych potężnych strzałów z dystansu. Mało jest takich zawodników w polskiej ekstraklasie obecnie, którzy potrafią tak silnie uderzyć z dalekiej odległości. Dla Dariusza Dudka generalnie nie ma problemu, czy strzał będzie z 16 czy z 35 metra. Każde takie uderzenie jest na pewno groźne, o ile jest celne, jest na pewno groźne dla bramkarza. Już tylko 2 minuty do zakończenia tego meczu. Pada Grębowski. Nie chciał przez moment pogodzić się z orzeczeniem sędziego Omeliańczuk. Przywołał go do porządku arbiter. Płoną race w sektorze zajmowanym przez fanatyków Krzeszowo-Ostrowiec, jak sami o sobie piszą. No, kibice świętują już remis. Na pewno z takiego rezultatu będą zadowoleni piłkarze z Ostrowca. No, ale jeszcze rzut wolny. Jeszcze ponad 1,5 minuty do zakończenia regulaminowych 90. Piotr Stokowiec. Stokowiec. No ale popularny Goldie tym razem nie wyszło mu to dośrodkowanie. Jacek Zieliński wybijał piłkę. Janusz Jojko obok Janusza Batugowskiego u dołu ekranu. Na stojąco. Janusz Jojko już bardzo długo związany z klubem z Ostrowca Świętokrzyskiego. Wciąż jeszcze jest zgłoszony jako zawodnik, a więc gdy będzie posłucha wśród bramkarzy, gdy bramkarze będą mieli kontuzję, zawsze jest Janusz Jojko, który może usiąść na ławce, bądź też potem stanąć między słupkami bramki. 42-letni Janusz Jojko wciąż trenuje, wciąż zachowuje niezłą dyspozycję.
jak twierdzą obserwatorzy, ponad 400 występów w naszej ekstraklasie, przypominamy pana Janusza. No a na boisku tymczasem piłka pod nogami Waldemara Piątka. Ruszył ku niemu Cezary Kucharski. Ale teraz kompletnie Waldemarowi Piątkowi nie spieszy się do wybicia tej piłki. Tym bardziej, że w tym momencie minęła właśnie 90. minuta spotkania. 120 sekund doliczył sędzia Tomasz Mikulski z Lublina do tego spotkania. No zobaczymy, czy będzie to szczęśliwe 120 sekund dla którejś z drużyn. Póki co przypominamy, 1-1. Bramki zdobyli Grębowski dla drużyny z Ostrowca Świętokrzyskiego i Świetlica dla Legii. A teraz piłka w polu karnym, niebezpiecznie, czyżby miało uciec, miał uciec ten remis zespołowi Krzo. Piątek wściekły na swoich kolegów, że nieco przysnęli w tej sytuacji. No, mogło się zrobić bardzo przykro kibicom Krzo Ostrowiec. Mieli jednak szczęście, że dobrze interweniował Piątek. Jeszcze jedno wrzucenie piłki, jeszcze zamieszanie na przedpolu. Teraz nadarza się okazja do szybkiej kontry. Sokołowski. Sokołowski na drugą stronę przerzuca piłkę. Ta trafia do Wojciecha Małochy. Małocha, natychmiastowe uderzenie, ale ten strzał nie miał ani odpowiedniej siły, ani precyzji. I już tylko sekundy dzielą nas od zakończenia tego spotkania. Podnosi się z murawy jeszcze Cichoń. No i Świetlica do Emeliańczuka. ...20 sekund do zakończenia tego spotkania. Według tego, co doliczył sędzia Tomasz Mikulski, zdenerwowany Cezary Kucharski na pewno nie o takim wyniku myślał tutaj w Ostrowcu Świętokrzyskim. No i za chwilę wybije piłkę Waldemar Piątek z rzutu wolnego. Spokojnie, majestatycznie, z pielęgnacją ustawiał futbolówkę na tej murawie Waldemar Piątek, no ale już nie zdążył wybić, niemalże jak w szwajcarskim zegarku sędzia Tomasz Mikulski kończy to bardzo ciekawe spotkanie. 1-1 remisuje warszawska Legia z Krzo Ostrowiec. Bramki 57 minuta Świetlica, 75 Grębowski. My posłuchajmy, co po tym spotkaniu miał do powiedzenia, można powiedzieć, bohater tego spotkania, bohater dla drużyny Krzo Ostrowiec, zmiennik, strzelca bramki Daniel Grębowski. Tak głośno twojego nazwiska chyba tutaj nie skandowano jeszcze nigdy. Cieszę się bardzo, tym bardziej, że jest to pierwsza moja bramka w Ekstraklasie i od razu dała nam remis nie byle kim, bo z mistrzem Polski Legią Warszawa. I tą bramkę chciałem dedykować kibicom Krzo, dzięki którym wszedłem na boisko, bo gdyby nie oni, gdyby nie skandowali mojego nazwiska przed wejściem, pewnie bym nie wszedł. A to był twój 13 występ w Ekstraklasie. Wygląda na to, że nie jesteś przesądny. Nie, absolutnie. Nie bawię się w takie rzeczy. Nie martwicie się, że przerwała została zwycięska passa, bo wcześniej wygraliście tutaj 5 kolejnych meczów. Nie wolno gardzić remisem i tak jak powiedziałem wcześniej z mistrzem Polski Legią. Jedziemy teraz na Pogoń, później mamy 2 ciężkie wyjazdy. Nikt nie powiedział, że stamtąd nie możemy przywieźć komplet punktów. Jesteśmy optymistami i gramy w każdym meczu pełną pulę. Bohaterowie ze środy, z meczu pucharowego z Polonią Warszawa, teraz znów najlepsi na boisku. Zdaje się, że trzeba zrobić korekty w składzie, tym wyjściowym. Trzeba to zapytać trenera Batugowskiego. My w dalszym ciągu cały czas udowadniamy, a jeżeli trener wystawia taki, nie inny skład, to jest tylko jego wyłącznie sprawa. My, tak jak powiedziałem, nie składamy broni, wszyscy udowadniają, że potrafią grać w piłkę i dzisiaj udowodniliśmy po raz któryś. A zatem Krzo remisuje z Legią 1-1. Legionistów czeka teraz mecz w Pucharze UEFA. Krzo szykuje się do rywalizacji z Pogonią. Za uwagę dziękuję już Państwu Łukasz Płóciennik i Edward Durda.